A więc siemano znowu. Siemano, siemano, z tej strony Koci Syberyjek. Mamy teraz postać Roja, którą już jak wielokrotnie mówiłem, ale przypomnę mu, może ktoś nie oglądał albo w dupie miał. Jest to postać, którą odblokowujemy za zabicie głównego bossa, którym jest nuklearny Kibel. Bardzo nic o nim nie wiem, nigdy nim nie grałem, może zaraz czy dwa. Ma Roach Rifle i nie wiem, jak on działa, serio. Musimy sprawdzić to, wytestować to razem, nie? Więc no, bez dłuższego przedłużania idziemy dalej. Ma... Nice, ta broń jest w sumie. Jak dostaje... Aha, to fajnie, fajnie, fajnie. To fajnie, że od początku IPDP się mną interesuje, to do dupy. Portal Strike? Czym jest Portal Strike? Boję się wciskać prawy, żeby mi to wszystko nie dupło. O Jezu, jaki fart! IPDP się znowu pojawiło, niedobrze. Czyli przez to, że jestem... byłem policjantem, to teraz... IPDP będzie mi cały czas siedzieć na ogonie. To mi się bardzo w sumie nie podoba. Ale IPDP też zabija tych przydupasów wszystkich. To okej, okay, w sumie. I apteczki daje, nice. A, jestem na low, super. I też mam mało ammo, niedobrze. A, na bulety to wchodzi, okej, okay, git. Czyli trzeba to po prostu robić szybko, żeby jak najmniejszą szansę dawać im na respienie się. Dobra, ja bym zobaczył, co robi ten ultimate. Okej, okay. To jest interesujące. I to zmarnuje tylko ten jeden ten. Czekaj, zabiję się tego skorpiona, bo będzie mi... Nice, dobra jest ta postać. Ale one rolki potrafią robić, to niedobrze z jednej strony. To tu mamy kuszę, kuszę bym wziął zamiast ciebie, ale ten Roach Rifle jest super. Okej, okay, nice. Dobra, biorę po... dawaj to ammo. Nie, nie dało mi do tego, ale dupa. Dobra, weźmiemy to. Więcej ammo i HP dropsów. I mam pusty bug, no to fajnie. Dobra, sorry, mam nadzieję, że teraz coś się naprawiło, ale mówię, no gra ze pika. Ale resztę widzicie, o, jak dostaję obrażenia, to wszystko wybucha. Jestem ciekaw, jaki ma ta super umiejętność z tego Thronebata. Dobra, może ammo jest? Jest ammo. 64 bulety. Nice, dobre obrażenie to leje. Nie ma żadnych specjalnych buffów, tylko ma ten rozpierdzielać. O nie, to był jakiś koks. Okej, trzeba na to uważać. Dobra, jeszcze raz. Zagrajmy i nie patrzmy na to, co było. Dobry DPS ma. Szkoda, że z nich radioaktywne tenie lecą, bo to by było w sumie OP. Dobra, kozak zabity chyba. Oj, kolejne APP, niedobrze. Dobra, Stronger Portal Strike. Właśnie to było, to jest specjalna umiejętność dla każdej postaci, że to jest, no, krystal i jego dupa kryształowa. Weźmiemy, zobaczymy, co szkodzi. Ło, to jest super. Może mi to ratować często dupę i będę starał się częściej tego w miarę używać. 162 amunicji, super, podoba mi się to. Ciekawe, czy tą postać da się odblokować na... Tfu, broń, czy da się odblokować na innych postaciach. To by było w sumie super. Dobra, i się uciekamy od nich. Nie, chyba muszę ich zabić, jak się zrespili już. Granat, zabiły się. Dobra, ale zakładam, że przeciwników też zabijają, mam nadzieję. Chciałem zasiąść na tronie, mówi mi napis, dobrze, ale ja nie w tym ranie. Jeśli mi się uda w ogóle dotrzeć do tronu, to nie mam zamiaru na niego zasiadać jeszcze. Ale dostałem obrażenie, fajnie. Ciężko to było wyminąć. Dobra, lejemy go. Lejemy dziada. Stunlock. Dobra, stunlock poszedł do... 1 HP, super. To się nazywa dobry gameplay, sorry.
Nie mówię, muszę się nauczyć im grać, bo... Bo to jest... Jocie, to jest OP! Szkoda, że tylko jeden na ten się trafia, ale nie, nie jest... Nie, nie jest źle. Dobra, biorę. Aha, to fajnie. Ciężki jest tutaj PDP na karku. Dobra, lecimy dalej. Nigdy się nie zatrzymuję, never stop. Okej, okay. Zobaczmy. Bierzmy tu radioaktywność. Aj, dupa, 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 dupa. RADP. Dobra. Okej, okay. Elo. Jebańcu. Nara, śmiecie. Help, pomocy. Dokładnie, 2 HP. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, mamy go. Dobra. Trzeba. Ale to IPDP jest przesrane. Gra mi tłumaczy, żeby wziąć sobie oddech na 15 minut po każdym ranie. Ale to nie jest takie proste. Ale życia mają jebańcy. Ale to będzie później mi takim cierniem w oku dawało, że to jest szok. Chciałem powiedzieć... Nie, muszę mieć tego Portal Strike'a. Dawaj, siu! Dobra. Git. Dobrze, że ich nie wciągnęło. Trzymaj telefon. Git, idziemy dalej. Może, mówię, zejdziemy dalej, mam nadzieję. Bo ta postać wydaje się obiecująca z tymi Portal Strike'ami, ale używamy ich tylko w ostateczności. Trzeba jak najszybciej wypierdzielać tych kurwa, kurduplów. Nie ma. Psiarze. Dobra, zginęli. Dobra, dobra, portal, portal, portal. Dobra, uff. Zawsze jak się pojawi portal... Nie. Zawsze jak się pojawi portal, to znaczy, że... Zresztą się nie macie czasu przejść mapy, więc... Radziłbym zabijać ostatniego przeciwnika. Wykościć wszystko, na co macie ochotę, nie? O, skrzynka z bronią legendarna. Jest Cox. Coxa trzeba zabić. Cox dał życie, dobra. Screwdriver nie, na razie. Dobra, klepiemy go, stunlock, poleciał, dobra, jest git. Teraz nie dać im się zrespić. Co tu mamy? Slugger. Slugger jest okej. Okay. Dobra, portal. Git, mamy upgrade. Wziąłbym to. Uff. Szybkie są strasznie te rany. Inaczej się nie da ich prowadzić. Tutaj nie można się zatrzymać, trzeba cały czas być w biegu, nie? Cały czas być na wszystko gotowym. Jakby co, tu są szczury i alfa szczury, które srają mniejszymi podróbami szczurów, które nie dają ci expa. Radioaktywnych tych buletów. Dobra, gaz. Trzeba ich jak najszybciej wykurzyć. Ale wykurzą też przeciwników, nie? Chyba. IPDP. Szukują nas jakby. Tymi atakami. Slugger. Dobra. Dobra, git. Pompiarz. Portal Strike muszę zacząć używać częściej. Wszystkie są super. Nie wiem, którego wziąć. Czekajcie, to. Ammo się przyda teraz. Nie wiem, czy tu doszło w ogóle na tej postaci, ale chyba nie. Dobra, granaty rzucają, to trzeba zapamiętać ponownie. Najgorsze jest to, że czasami nie rozróżniam ich pocisków w numerze, bo to dosłownie to samo. Roach Rifle. Wybuchnij ty tam. No wybuchnij! Srańce. Sam się zadupałem. Okej. Okay. Jak mówiłem, postaram się grać jakąś wygodniejszą postacią, żeby wam pokazać, jak zrobić sekrety, nie? Ale na razie, jak widzicie, nie idzie mi to za dobrze. Jestem zdenerwowany. Więc poczekam sobie na dzień, w którym będę bardziej wyluzowany, bo no... I to będzie na tyle. Poznaliście nową postać, fajna jest. Tylko no, trzeba umieć nią grać.
I widzimy się w następnym odcinku, tak mi się zdaje. On sobie tak po prostu stoi, coś tam grzebie w plecaku, na miniaturce, jak widzicie. No i to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Na razie, cześć, hej, pa.